Na bagna, jak się da, to od razu pójdę. Partiatik! Live! A mogę niby później, nie wiem. Ale chciałem tego bezimiennego zobaczyć. Przy okazji questa. Ty król rybaków? Nie, to nie on był. Opowieść z książki to jest DLC? Myślałem, że coś z grą. Tu się da zejść i tu. Brama na groble. To pewnie tam się idzie na bagna. Na razie tu zwiedźmy w sumie. Bo nie wiem. Może coś, ktoś jeszcze nas na bagna wyśle, to się pójdzie. Dobrze, że jesteś. Już myślałem, że będę musiał samemu przedzierać się przez miasto. Miałem pogawędkę z Foltestem. Muszę odczarować Adnę. Graliśmy w kość. Podobno poluje w mieście. Co zamierzasz? Nie mam pojęcia, gdzie ukrywa się strzyga. Pomogę ci. Może po drodze natkniemy się na jakieś ślady królewny. Świetnie. Musimy zabrać dwie grupy. Czekają niedaleko stąd. Następnie spróbujemy się przebić do szpitala Szani. Gotów? Tak, ruszajmy. Nie wiem, olać to na razie. Dobra, tam są petki jakieś. Czekajcie, bo chcę sobie mapę odkryć. Dwa igni i cała armia leży. Nie podoba mi się to miejsce. No kurde, nie da się nacelować. Dobra, idźmy. Uchodźców gdzieś widziałem. Żadnych wątpliwości. Ty, da się wejść. Nie wiem. Zarażeni. Oszczędź mnie. Zabijamy? Niestety się nie da. Strzygi, to już mamy. Nie wiem, czy jeszcze pieniądze się przydadzą, ale spotkam handlarza. Jakiegoś tu się dowiem. Czy to ktoś jest nowy? Czemu tu gnuśniejemy? Nie wiem czemu. Gówno tu mają. Nic tu nie ma. Kiedy to się skończy? Może dowódca? Etelon Glenfarme. To was pieprzyć wszystkich żywym ogniem. Idę. Zoltan, gdzie ty? O. Jesteśmy na miejscu. Kurwa szmać, mieli tu czekać. Może się gdzieś pochowali. Lepiej niech się śpieszą, zaraz tu będą zakonnicy. Kurwa szmać! Słyszę przeklinającego krasnoluda.
Niemożliwe, kurwa szmać, doprawdy niesamowite. Nie ciebie, Zoltan. No już, szybciej. Trzymajcie się blisko mnie i tego Wiedźmina. Idziemy po jeszcze jedną grupę. O. Dlaczego oni to robią? Młody krasnolud? Nienawidzę ludzi. Nie wygląda na młodego. Nienawidzę was. Giermek. Giermku. Źle wybrałeś. Umrzesz. Mogłeś zostać dentystą jak krasnolud. Oni mają przy sobie coś? Czy... W czym ci zawiniłam? Kurde. No kurde. Czemu mi grupowy psują? Oni dają ekspa? Wbiegaj wreszcie! Kurde, co jest? Nie mogę przejść. Ale gameplay, człowieku, ty napieprzasz Metina w 2K24. A masz coś do gameplaya o Wiedźmina 1? Już? Pokój? Pieprzyć to. Respią się i respią. O nie, koniec. Nie no, pieprzyć to. Idziemy. Jesteśmy na miejscu. Widzę, że punktualność nie jest najmocniejszą stroną starszych ras. Cicho, Geralt. Mamy umówiony sygnał. Będę naśladował ryk godowy tygrysa polarnego. Umówiłeś się z przyrodnikami? Bo jeśli nie, to kompanii, na których czekasz, mogą mieć problemy z odróżnieniem ryku godowego od innych wrzasków. Nie mówiąc już o wychwyceniu subtelnej różnicy między tygrysem polarnym a zwykłym gatunkiem tego zwierzęcia. Właśnie o to chodzi. Jak usłyszą ryk, którego na pewno nic w okolicy nie mogło wydać, to będą wiedzieć, że to ja. Porażająco logiczne. Mówiłem. Wystarczy. Zaraz przywabisz samicę. Idą. Wiedziałem, że się uda. Trzymajcie się blisko. Idziemy do szpitala. Pierdziele. Co tu się w dupę dzieje? Ej, oni zabili tamtych uchodźców, co miałem chronić? Chyba tak. Ten grupowy to jest tak zabugowany na tych żołnierzach.
zlecenia. Płonie miasto! Luj, bierzemy. Nie mogę tego kliknąć. Luj. Udało się. Dotarliśmy na miejsce. Pieniądze, no. Będą mieli trzeba zarobić. Opiekę. Coś mi właśnie przyszło do głowy. Znasz legendę o Wiedźminie Kruku i jego zbroi? Znasz kogoś, kto byłby w stanie zrobić dla mnie taką zbroję? Idź do krasnoludzkiego kowala. Ukrywa się gdzieś w starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. Tak zrobimy. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że urządziłaś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać? Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna twojego zaufania. O czym mówisz? Jak to o czym? O Alwinie. Pokazałeś wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Ale... Nie chcę tego słuchać, muszę pomagać rannym. No i Luj, wszyscy ludzie mnie nienawidzą. Mistrzu, czy jesteś wiedźminem? Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie, co się stało? Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już 5 ducha wyzionęło. Pomóżcie! O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno trafisz, panie. Jej wysokość strzyga. Męczy mnie ta bezczynność. Zlecenie na cmentary z 5 kompletnych żółw. O kurde, i teraz pytanie, gdzie ja mam magazyn? Blowe coś tam w dupę 10. Bruksy to mamy. Czekaj, to nie jest to? Nie, co Alpy. Coś tam z Bruks mieliśmy, ale nie wiem co. A mamy to przy sobie. Krew. Też w magazynie chyba mamy. Nagiermki i upiory. Aha, mamy coś do oddania. Buldożery. Moje płuca. To jakie? Potrzebuję minerałów, żeby przygotować kompresy. Nie wiesz, gdzie mogłabym dostać winny kamień? Co to w dupę jest winny kamień? Masz łódko kurczaka. Nadużywasz mojej cierpliwości. Nie mam teraz czasu, przyjdź później. Nie mogę się już doczekać. Geralt? Jak sobie radzisz? Widzisz, Geralt. Wojna to paskudna sprawa. No zęby mam, ale dentysty nie ma. Pamiętasz naszą rozmowę w karczmie? Pamiętam. Nieźle się wtedy sponiewieraliśmy. Może kiedyś jeszcze nadejdą lepsze czasy. Oby. Udało się. Dotarliśmy na miejsce. Dobra, gdzie jest karczma? Muszę iść do magazynu. Ale się stąd. Gincie! I tak już ledwo żyjecie. Nie mogę się już doczekać walki. Drzwi.
Szpital, stara studnia. Jezus Maria, no. Za dużo. Jego Floryda. Broń się! Chłop na służbie zasnął. Zostań tam, gdzie stoisz. Dobra, idźmy do tej kuźni. Chłopy się biją, ale ja mam tu zakupy do zrobienia. Co się dzieje? Bydlaka bije? Typa bydlaka. Ty chłop jak śpi! Wstawaj! Co ty? Pytaj, wiedźminie. Mam dla ciebie robotę. Tym razem coś więcej niż piorunochron. Dla znajomych zawsze znajdę czas. Masz magazyn? Niestety, ale ma jedynie gówno. Pieprzyć koło egzystencję. Czy... Nie boisz się ataku zakonników? Skojatel zapewniają mi ochronę. Wiedzą, że jeśli mnie zabraknie, będą walczyć drewnianymi jakie jaja. Kołkami. Pojmuję. Zakonnicy już dwa razy próbowali podpalić tę chałupę. Na szczęście bez powodzenia. Chcę, żebyś odtworzył dla mnie zbroję kruka. Legendarną gnomią zbroję. Musiałbyś się nieźle napracować, dostarczając mi komponenty. No, zdaję sobie z tego sprawę. Czego potrzebujesz? Zbroi grafa Kobusa Reutera. Na podstawę do przekucia. Pochowano go na cmentarzu na bagnach. Przy okazji odwiedź grób elfiego mistrza pieśni. Będę potrzebował zapisków o runach mocy. Czegoś jeszcze? Fragmentów oryginalnego pancerza kruka oraz pewnego narzędzia. O jakie narzędzie chodzi? Dwufunkcyjny recyrkulator stopów i włókien stalowych. Ja powiem ci, gdzie go znaleźć. A jak już tam będziesz, weźmiesz najdziwniejszą rzecz, jaką znajdziesz. Niech będzie. Musisz odnaleźć kopalnię. Wejście do niej jest magicznie zamknięte. Aby otworzyć drzwi, musisz posłużyć się magią powietrza i ognia na receptorze ukrytym w kamieniu koło wejścia. Da się zrobić. Doskonale. Dwa znaki związane z magią ognia. Następnie powietrze. W kopalni może być niebezpiecznie. Kiedy zbierzesz wszystkie komponenty, zrobię ci pancerz, o który prosisz. Boże, jaki to... Dobra. Dzięki. Bywaj. Oznaczy nam to? A, oznaczy, dobra. Na bagnach jest krypta. Czy się chyba nie było? Dzięki Mikrus, SPX. Witam. Czemu taka nazwa SPX Mikrus? Czym jest związana? Czekajcie. Studnia jeszcze miała być, ale to może potem.
Albo żeby zabić krasnoluda, git? A teraz już się zadają petki. Tu chyba nie ma nawet co przeszukiwać już. Dzięki, Young Minis, za 13 lat. Ej, starego nie ma? Ty, starego nie ma u siebie? Czy śpi? Nie no, Wyro ma. Ty, gdzie? Płacą mi za ochronę, nie za gadanie. Skąd to nie wyjdzie? Starego niestety nie ma, więc luj. I dobra, czekajcie. Wieża to jest... Strzyga, nie? Najpierw pójdę jeszcze do studni zobaczyć. Ale nie wiem, czemu nie ma starego. No pielęgniarko, pielęgniarce coś się dało dać. Tyle wiem. Pieprzymy się tam? Nie. To luj. Do wieży. Na razie sobie pozwiedzajmy mapkę, później się questy zacznie robić jeden po drugim. No i... Ilu tam jest chłopa, ty? Co? Barykada, no i luj, no. Ty, no. Tamtędy iść? Czy się nie da? Czekajcie. Nie, dobra. Gdzie szczyga? Wywaliło grę. Nie widziałem Quinto, jutro możemy obejrzeć, jak jest coś takiego, bo nawet o tym nie wiedziałem. Defrost, widzę, nic się nie zmieniło, od kiedy ci nie było. Szkoda gadać. Smutne, smutne. Cała gra się spijeprzyła. Czemu nie jutro, Quinto? A, no dobrze, dobrze. No to podeślesz, jak będziesz od początku streama, git. To obejrzymy. Dymek, a ty masz delikatnie coś... Nie mogę. Tak, musi być tak. Takie jest zarządzenie. Wszystkie karty, ja nie mam pojęcia, ile ich jest nawet. Musi być łatwy film. A trzeba będzie obejrzeć, nie? Kiedy jest ten save? To jest po wzięciu questa, nie? Chyba tak.
niestety, Dymek, niestety, no. Tak jest narzucone odgórnie, nie? Przepisy. Przepisy tak wymagają. Weźmy tego questa z... Zrozumiałem, że Triss jest dla mnie przede wszystkim przyjaciółką. O, pięknie. Piękna sytuacja. Tylko pytanie w dupę, czemu? Czy ja muszę tam wejść z drugiej strony? Tylko tam jest barykada, no. Czy tu jakieś drzwi są? Nie, tu jest. Aha! XD. Gierka Dedek. Zaczynamy Wiedźmina 2. Słaby kom. Nie, nie za dużo. Nie. Od nowa zaczynamy? No dobra, to od nowa tym razem, ludzie. Zakon. Pogromy elfów i luj. Tak trzeba być. Znaczy się musi być. Tak musi być. Tak trzeba. I wszystkie dialogi, wszystkie te, których nie wybraliśmy, wybierzemy teraz. I wgrałem moda na jeszcze wyższy poziom trudności. Gramy tylko pochodnią, bez znaków i tyle, bez levelowania. Jeszcze no hita robimy, no ty. Co to jest? Królewska służba. Mutant. O kurde, stworzyli Wiedźmina? Udało im się. No nie, chyba się nie udało, bo to gówno jakieś. Królewska służba. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalkstein, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. To było gówno. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Dobra, mutant.
Niezłe XD wyszło z tych eksperymentów, nie? XPP wyszło. Geralt! Ty nic nowego nie masz. Kupmy w końcu to. Właśnie on ma ten item? Nie ma. Jest! Winny kamień! Kupmy to. Do szpitala! Jasper aktywacja! Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Nie wiem. Garkainów. Dwie porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin poradził sobie z zadaniem? Mam pewne tu... Jestem pewien, że sobie pora. To Geralt. Drugie chyba mamy. Nawet... Upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Jak ci idzie, Geralcie? A czekaj, poszło mogłem to chyba dać. To jest drugie. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Oto twoje pieniądze. Zatrzymaj się, dziadu! Geralt! Da... Na... Gar... Mój... Nie wa... O, level! Coś tam był quest, na żuchwę czegoś. Albo tego. Cmentarów. To może będziemy mieli? Nie wiem ile tego trzeba. Mamy tego dużo, ale schowałem. Dziękuję Lineto za 41 lat. Dziękuję, jak diament? To jest jedyneczka taka. Może na telefonie to inaczej wygląda. Dziękuję bardzo. Chyba, że ty masz na myśli VIP-a. XPP. VIP, powaga. Gdzie stary poszedł? Siedź tu. Geralt. Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego. To znaczy nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej. Dobra, nie pierś, nic nie będę brał. No, oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Wiesz, tak się zastanawiałem. Tak? Chodzi o mutacje. To znaczy zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. No i lujno. Nie będzie. Do szpitala w takim razie. Trzeba się pocieszyć. I sprawdzić coś. Bijcie się, bijcie panowie. Bardzo dobrze.
Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Shani. Jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów? Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych. Zrozumiałam to pod Brenną. Rusty leczył naszych i Nilfgaardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Kurde. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać. To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Co? Ja pierdziele. Zabiję was. Na wieczny ogień! Odkryliśmy kryjówkę terrorystów! Brać ich! To szpital, a nie żadna kryjówka. Ślepi jesteście? Do reszty się wam we łbach poprzewracało? Wszelka pomoc udzielana wiewiórkom jest uznawana za zdradę. Ukosz się przed wiecznym ogniem i wyznaj swe grzechy. A być może unikniesz tortur. Nie zapomnieliście o czymś? Nie waż się używać swoich czarcich sztuczek, odmieńcze. Wieczny ogień chroni nasze dusze przed plugawą magią. Zobaczymy, czy ochroni was przed wiedźmińskim mieczem. Zabić nie ludzi. Rudą kurwę brać żywcem. Kurde! Co tak ostro szani? Też tak myślę, ale... Nie no. Oczywiście żartuję. Dużo nas biją. Umrzesz. Grupowy. Grupowy to jakiś skam na żołnierzy. Przez te tarcze chyba. Ty, giermku. Połóż się. Połóż. Umrzesz normalnie. Rodziele się rzucili. Shani nam wybaczy? Mordercy! Chcieli zażynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu wszystkich pacjentów. I swoim. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, Shani. Bywaj, Geralt. Ty zabili... Zabili pielęgniarkę. Której mieliśmy dać item. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Jasper, aktywacja. Ty nie... Nie ma... Udało się. Dotarliśmy na miejsce. No nic, no. Wyjdę, wejdę. Zobaczę, co będzie. Git. Kurde, kolejny filmik? Przychodzisz w samą porę, Gwynblade. Właśnie mieliśmy zacząć zabawę. Ja już zacząłem. Wynoście się stąd. Mamy informację, że w starym ratuszu udziela się schronienia i pomocy terrorystom. Nie mieszaj się do tego, Wiedźminie. Za późno, już się wmieszałem. Powtarzam, odejdź stąd. Pozwól nam aresztować tę elfią sukę i zrobić porządek w ratuszu. Nie. Zatem przynajmniej walcz honorowo, czarowniku.
Żelazem, nie magią. Dobra, dobra. Przed chwilą chcieliście w sześciu chłopa bić kobietę i o honorze bredzicie? Nie poznalibyście honoru, nawet gdyby was kopnął w żyć. Zabić ich. Dobra, bez magii. Igda. Ty. Boss. Kurde, tu się tak dużo dzieje. Ja nie mogę questów robić w spokoju. Dzięki, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chodź, znam miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. No dobra. Pielęgniarki nie ma, to jest Torubiel. Torbiel. Rycerz idzie? Szybko. Jasper, aktywacja. A ty co? Ruszamy do walki. Musimy odzyskać barykady. Broni ich Biała Raila. W takim razie nie będzie łatwo. Zakonnicy wykrwawili się w poprzedniej walce. W najbliższym czasie nie mogą liczyć na posiłki. Jeśli pokonamy Białą Railę, Stara Wyzima będzie nasza. Muszę jeszcze porozmawiać z Toruwiel. Wreszcie chwila wytchnienia. Byłam pewna, że się spotkamy. Dlaczego wróciłaś? Myślałem, że masz dość wojny. To prawda, ale nie mogę zostawić moich braci i pozwolić, aby umierali w samotności. Po prostu nie mogę. Pojmuję. Zrozumiałam, że nie ucieknę przed wojną. Teraz trzeba uważać. Jewin jest dobrym przywódcą, charyzmatycznym, silnym. Mamy szansę zmienić bieg historii. Jak mogłabym uciekać? Toruwiel. O co chodzi? Czemu tak na mnie patrzysz? Tak sobie tylko myślałem. Nie wierzę. Wydaje ci się, że mogłabym... W takich okolicznościach? Ważą się losy świata, a ty myślisz o seksie? W sumie masz rację. Rozbieraj się. Co tu się... Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. W sumie masz rację. XPP moment. Klasik. Jasper został aktywowany. O, level. To już mamy. Dwadzieścia 5% na trafienie w grupowym. Może wziąć to w końcu, żeby coś... O, toksyczność mikstur mniejsza, ale ja ich nawet nie używam. Ja pierdzielę. Ale oj, daj mi to. Co? A? Ale oj, daj mi to. I teraz tak. Spoko, Łukaszu, spoko. No i git. Teraz drugi raz przechodzimy, żeby jakieś tam inne karty zdobyć. Prościutko. Co tu się znowu dzieje? Wiesz, dlaczego Toruwiel wróciła? Domyślam się. Wróciła, bo walczyłeś za nie ludzi. Słyszałem, że pomogłeś jej we wsi Odmęty. Powiedziała, że gdy zobaczyła, jak walczysz za ich sprawę, nie mogła odejść i zostawić Jewina samego. No i odkąd wróciła, stał się lepszym przywódcą. Po raz pierwszy wydaje mi się, że to wszystko ma sens, że możemy wygrać. My? Ty też się zmieniłeś. O
Ostateczna filmik. Decyzja. Przełomowy moment. Mogłem się nie mieszać. Nie można siedzieć okrakiem na płocie. Wtedy w wiosce w Skojatel wstąpiły nowe siły. Widziałem to w oczach Toruwiel. Teraz nawet stary Zoltan Chivay mówi o nadziei i zwycięstwie. Oby cena nie okazała karta się zbyt wysoka. Zakonników to tam. Musimy się przebić przez barykadę i oczyścić drogę dla uciekinierów. Wygląda solidnie. Masz jakiś pomysł? Zaszarżujemy! Genialny plan. Będziemy jak polarne tygrysy. Uderzymy szybko i bezlitośnie. Zoltan. Spokojnie. Wydawało mi się, że to ryk godowy. Jo. A, tu nie... Bo to twój brat? Czekajcie, kurde, bo leci fabuła jak porypana. Ja miałem zdobyć zbroję, się zaraz gra skończy. Dojdę na tę barykadę. To jest remaster? No tak, tak. Wyszedł dwa dni temu. Dobra, bita się, idę do szpitala. To ważne. Do szpitala idę. Zaczynam żałować, że poświęciłam życie zakonowi. Znowu zszywam ofiary cudzych ambicji. Ilu jeszcze rannych przyjdzie nam leczyć? Jak wiele ile krwi będzie przelane? Czemu tu gnuśniejemy? I my, elfy, i wy, ludzie, nigdy nie wierzę, że zaatakowali szpital. Jestem pewna, że niedługo na nowo wybuchną właśnie. Oni ją naprawdę zabili. Ilu jeszcze rannych przyjdzie nam leczyć? Ile krwi będzie przelane? Ilu jeszcze rannych przyjdzie nam leczyć? Ile krwi będzie przelane? Ech. Zaczynam żałować, że poświęciłam życie zakonowi. Zaczynam żałować, że poświęciłam życie zakonowi. Nie no, oni serio zapieprzyli? Nie wiedziałem, że mogą. Znowu zszywam ofiary. Spokojnie. Reset szpitala. Ilu jeszcze rannych? To może być tak, że... Ile krwi... Potrzebuję ziół, żeby przygotować lekarstwa. Nie wiesz, gdzie mogłabym znaleźć kapryfolium? Czy my to mamy? Oj. A nie chcesz mięsa? A cóż to miało znaczyć, człowieku? I my, elfy, i wy, ludzie, nigdy nie... Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik naparu regenerującego zranione ciało? Co ty takiego chcesz? No nie. Ja pierdzielę, no nie mogę jej dać! I... Nadużyłaś nie. Mojej cierpliwości. Ja pierdzie! Przecież to jest oszustwo. Brakuje... Masz. Dziękuję, dobroczyńco. Niech wieczny ogień zawsze oświetla ci drogę. Jesteś wiedźminem, więc pewnie zbierasz informacje o potworach. Tak się składa, że ostatnio interesowałam się ifrytami. Posłuchaj, opowiem ci o... 800 golda w dupę. Kupiłem o nich książkę. Ty szmato, oddawaj jaskółkę. Ani karty, ani useful informacji. Dziękuję. I my, elfy, i wy, ludzie, nigdy nie uczymy się na błędach. Ilu jeszcze raz? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!